Assalamu alaikum. W islamie istnieją dwa rodzaje posłańców, o których jest napisane w Koranie: Rasul i Nabi. Obie pozycje są wysoko cenione przez wyznawców islamu, podczas gdy większość, jeśli nie wszyscy, posłańców była Nabi, tylko nieliczni byli zarówno Nabi, jak i Rasul. Różnica polega na obowiązkach, jakie każdy z nich otrzymuje. Rasul jest definiowany jako wysłannik, osoba, której Allah subhanahu wa ta'ala nadał nowy szariat czy kodeks prawa. Wiadomość jest odbierana przez Rasula jako wizja podczas snu lub jako rozmowa z aniołami na jawie. Rasul rodzi się Nabi, ale oficjalnie staje się Rasulem w momencie, gdy otrzymuje stanowisko i ogłasza je. Spośród kilku tysięcy Nabi i 25 proroków, o których mowa w Koranie, jest 5 Rasulów, którzy nazywają się Ulul Azm. Hazrat Nuh, alejhi salam, który otrzymał szariat, za którym podążali inni prorocy, aż do Hazrata Ibrahima, alejhi salam. Hazrat Ibrahim, alejhi salam, który otrzymał szariat, a następnie inni prorocy, aż do Hazrata Musy, alejhi salam. Hazrat Musa, alejhi salam, który otrzymał szariat, a następnie inni prorocy, aż do Hazrata Isy, alejhi salam. Hazrat Isa, alejhi salam, który otrzymał szariat, który obowiązywał aż do czasów proroka Muhammada, sallallahu alejhi wasallam. Prorok Muhammad, sallallahu alejhi wasallam, otrzymał najdoskonalszy szariat, którego należy przestrzegać aż do ostatniego dnia świata. Ten szariat nigdy nie może zostać zmieniony i nie może być innego proroka po proroku Muhammadzie, sallallahu alejhi wasallam, ponieważ jest on ostatnim prorokiem. Posiada również najwyższą rangę i pozycję wśród wszystkich proroków, rasulów i nabich. Nieco niższej rangi niż rasul jest nabi, który jest również posłańcem Allaha subhanahu wa ta'ala. Jednak w przeciwieństwie do Rasula, Nabi nie otrzymuje nowego szariatu, ale przestrzega tego, który został nadany Rasulowi, który był przed nim. Nabi to termin używany zarówno w języku arabskim, jak i hebrajskim w odniesieniu do proroka. Podczas gdy Rasul może komunikować się z aniołami, Nabi widzi je tylko we śnie. Zarówno Rasul, jak i Nabi mają za zadanie dzielenie się i dostarczanie przesłań Allaha, subhanahu wa ta'ala, jego ludowi. Podsumowanie. Po pierwsze, Rasul to islamskie słowo oznaczające posłańca, podczas gdy Nabi to zarówno muzułmańskie, jak i hebrajskie słowo oznaczające proroka. Po drugie, Nabi jest kilka tysięcy, podczas gdy rasulów jest tylko kilku. Po trzecie, podczas gdy zarówno rasul, jak i nabi mają za zadanie dzielić się przesłaniem Allaha z jego ludem, rasul zajmuje wyższą pozycję, podczas gdy nabi zajmuje niższą pozycję. Po czwarte, rasul jest zawsze nabim, podczas gdy nabi może, ale nie musi stać się rasulem. Po piąte, podczas gdy Rasul otrzymuje od Allaha nowy szariat, Nabi przestrzega tylko szariatu Rasula przed nim. Po szóste, Rasul otrzymuje wiadomości poprzez wizję i komunikację z aniołami na jawie, podczas gdy Nabi otrzymuje wiadomości, które są mu przekazywane przez anioły we śnie.